Also möchte Kompliment machen zu meiner Mannschaft für heutiges Spiel. Chciałem skomplementować moją drużynę za dzisiejszy mecz. Wir haben besonders erste Halbzeit sehr gut gespielt, hätten erste Halbzeit 2-3-0 führen müssen. Szczególnie dobrze graliśmy w pierwszej połowie i właściwie powinniśmy już po tej pierwszej połowie 2 albo 3-0 prowadzić. Gegner hat eigentlich erste Halbzeit nicht einmal aufs Tor gefällig geschossen. Nasz przeciwnik w tej pierwszej połowie ani razu nie oddał groźnego strzału na bramkę. Dann zweite Halbzeit haben wir eine Phase gehabt, 10 Minuten, wo wir ein bisschen unsicher waren. Potem na początku drugiej połowy mieliśmy taką fazę, może 10 minut, gdzie byliśmy troszkę mniej pewni siebie. Aber trotzdem haben wir dann zweite und dritte Tor geschossen und souverän Spiel gewonnen, absolut verdient und auch in dieser Höhe. Ale mimo tego krótkiego okresu niepewności strzeliśmy potem drugą i trzecią bramkę i zasłużenie zwyciężyliśmy dzisiejsze spotkanie. Także pod względem wysokości wyniku. Bin zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Die Mannschaft ist von Spiel zu Spiel stabiler, defensiv, offensiv kreieren wir Chancen. Haben wir letzte drei Spiele 10 Tore geschossen, das ist alles sehr positiv. Jestem zadowolony z rozwoju, jaki następuje w drużynie. Strzelamy bramki, w ostatnich trzech meczach było ich 10. Można być tylko z tego zadowolony. Immer diese Spiele nach dem Länderspielpause sind ein bisschen problematisch. Wenn du so viele Spieler beim Nationalmannschaft hast. Mecze po przerwie na kadrę są zawsze troszkę problematyczne, jak na przykład 8 zawodników wyjeżdża na zgrupowania reprezentacji. Aber heute haben wir wirklich dieses Spiel problemlos über die Bühne gebracht und wirklich tolle Leistung gebracht. Ale dzisiejszy mecz udało nam się rozegrać bez żadnych większych problemów i zaprezentować w tym meczu dobrą formę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Grzegorz Szałasik z Radia Merkury. Panie trenerze, bo wystawił pan dokładnie taki sam skład jak w ostatnim meczu w Chorzowie i prawie dokładnie taki sam skład jak w meczu przeciwko Wiśle Płock. Czy to tylko w myśl zasady, żeby zwycięskiego składu nie zmieniać, czy też brał pan oczywiście pod uwagę dyspozycję poszczególnych zawodników? Kogo, w jakiej formie ma pan w tygodniu? Nie mieliśmy potrzeby czegokolwiek zmieniać. Mannschaft hat gut funktioniert gegen Wisła Płock, auch in Chorzów. Und heute habe ich alle Spieler zur Verfügung gehabt und also keine, wir haben keine Not gehabt, etwas zu ändern. Drużyna dobrze funkcjonowała zarówno w meczu przeciwko Wiśle Płock, jak i potem w Chorzowie. Nie mieliśmy żadnych zawodników, z których nie mogliśmy skorzystać, a zatem nie było potrzeby dokonywać żadnych zmian w drużynie. Aber ist sehr wichtig zu wissen, dass wir einen Robak auf die Bank haben, dass wir einen Tete auf die Bank haben, dass wir einen Pawlowski noch verletzt haben, dass die Jungen formeller już jak da sind. Also, wir haben schon gute Alternativen, die heute nicht von Anfang an gespielt haben und bin sehr froh darüber. Ale dobrze jest wiedzieć, że na ławce siedzi Robak, że na ławce siedzi jeszcze Tetech, że w odwodzie mamy jeszcze kontuzjonego w tej chwili Pawłowskiego, mamy młodych graczy, Formelę, a więc mamy alternatywy w stosunku do tej jedenastki, która sprawdziła się w ostatnich trzech meczach. Panie trenerze, chciałem pana zapytać o Marcina Robaka, bo on się bardzo rozkręcił, jeśli chodzi o strzelanie goli. Czy pan nie ma wrażenia, że on w ogóle przyciąga te rzuty karne, bo kiedy on jest na boisku, to Lech ma rzut karny i Robak go strzela. Haben Sie nicht den Eindruck, dass Robak Elfmeter, so wie gesagt, anzieht, also er verursacht viele Elfmeter? Znaczy, tak serio mówiąc, to jest pytanie o to, na ile taka fala, taka passa i jest ważna w tym, jak gra napastnik. Also so ernst zu fragen, inwieweit ist so eine gute Serie wichtig für einen Angreifer? Ja, absolut wichtig. Also für jeden Stürmer. Wir wissen ganz genau, wie die Stürmer funktionieren.
Oczywiście, absolutnie, jest to bardzo ważne. Wiemy, jak funkcjonują napastnicy. Manchmal treffen sie 10 Spiele nicht und dann in 10 Spiele treffen sie 15 Mal. Das ist typisch für die Stürmer. Ist auch bei uns so, beim Robak oder Kownacki. Taka dobra albo zła pasa jest typowa dla napastników, czy mówimy o Robaku, czy o Kownackim. Czasami jest tak, że przez 10 meczów nie strzelą ani jednej bramki, a potem w kolejnych 10 strzelą ich 15. Sehr wichtig, dass die beide treffen, aber sehr wichtig, dass auch Mittelfeldspieler wie heute Jeftić oder letztes Spiel Pawlowski, Majewski auch Tore schießen und das spricht für die Offensive dieser Mannschaft. Ważne jest, żeby napastnicy strzelali bramki, ale równie ważne, równie istotne jest to, aby zawodnicy środka pola również zdobywali gole, tak jak dzisiaj Jeftić, czy w poprzednich meczach Pawłowski, Majewski. To dopiero świadczy o sile drużyny. Radosław Kosakowski, Sport Gniezno.pl. Panie trenerze, przez ostatnie kilkanaście dni pańscy piłkarze nie mieli okazji do gry w meczach ligowych. Teraz nastąpi natomiast taki okres, że będziecie mieli kilka spotkań z rzędu i to trzy spotkania wyjazdowe. W tym jedno spotkanie w Pucharze Polski, kiedy zremisował pan tutaj mecz z Wisłą Kraków, mówił pan, że to spotkanie jeszcze nie przesądza o awansie, ale teraz to wyjazdowe już będzie bardzo ważne. Czy ono będzie ważniejsze niż te dwa mecze ligowe, czy w równym stopniu je pan będzie traktował? Der wichtigste Spiel ist nächstes Spiel und das ist Zagłębie Lubin. Dieses Spiel wollen wir gewinnen. Das ist einzige Spiel, der mich jetzt interessiert. Najważniejszym meczem jest następny mecz, czyli w tym wypadku mecz z Zagłębiem Lubin i to jest jedyny mecz, który w tym momencie mnie interesuje. Wisła Kraków sein wird, dann werden wir uns auf Wisła Kraków einstellen und versuchen auch dieses Spiel zu gewinnen. Gdy przyjdzie czas na Wisłę Kraków, to wtedy pomyślimy o tym, jak rozwiązać tamten mecz. Będziemy starali się tamten mecz również wygrać. Absolute koncentracja w nächste Gegner. Zasadą jest absolutna koncentracja na następnym przeciwniku. Panie trenerze, chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz. Pan powiedział, że ma pan dosyć spory wybór zawodników do gry. Wielu z nich jest w coraz wyższej formie. Jak pan w tej sytuacji widzi szanse dla takich graczy, właśnie jak na przykład dzisiaj Kamil Jóźwiak, żeby oni mogli grać w pierwszym zespole? Czy dla nich znajdzie się miejsce w tej sytuacji, w której kadrowej, w której Lech w tej chwili jest, czy w sytuacji kadrowej bardzo dobre? Ja, wir versuchen jedes Mal, wenn wir die Chance haben, um zu den jungen Spielern Chance zu geben, wir geben diese Chance. Staramy się zawsze wtedy, gdy tylko mamy taką możliwość, aby dawać szansę młodym zawodnikom, no i dajemy młodym zawodnikom szansę. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Startelf ein Kownacki haben, ein Bednarek haben, ein Kędziora haben, ein Jeftić haben, das sind alle junge Spieler. Nie możemy zapominać, że w pierwszej jedenastce mamy Kownackiego, Jefticza, Kędziorę, Bednarka, to są wszystko młodzi zawodnicy. Es sind ganz wenige Vereine in Ekstraklasse, die mit so vielen jungen Spielern. W Ekstraklasie jest bardzo niewiele klubów, które mają w pierwszej jedenastce tak wielu młodych zawodników. Wir sind sehr zufrieden mit den jungen Leuten und geben immer die Chancen heute zum Jóźwiak, vielleicht nächste Mal Formella, vielleicht nächste Mal Gumni, werden wir sehen. Das sind alle talentierte Spieler, aber wir können nicht nur mit talentierten und jungen Spielern spielen. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy takich młodych, utalentowanych graczy. Dzisiaj dostał szansę Jóźwiak, w następnym meczu może to będzie Gumny czy Formella, ale nie możemy grać tylko samymi młodymi, utalentowanymi graczami. Natomiast Smyk, Gazeta Wyborcza, panie trenerze, pan na pierwszej swojej konferencji prasowej kilkanaście razy powtórzył tutaj słowo dyscyplina. Czy po tych prawie trzech miesiącach jest pan w stanie wyróżnić jednego ze swoich zawodników, który jest takim właśnie najbardziej zdyscyplinowanym zawodnikiem i którego można nazwać nawet mianem takiego żołnierza Nenada Bielicy? Also Sie haben viel während Ihren ersten Pressekonferenz über Disziplin gesprochen und jetzt nach den Monaten, die Sie hier verbracht haben, könnten Sie vielleicht einen meistdisziplinierten Spieler nennen? Also wen finden Sie besonders diszipliniert in der Mannschaft? Entschuldigung. Ich sage, Mannschaft gewinnt die Spiele und ich sehe
eigentlich ganze Mannschaft auf dem Platz sehr, sehr diszipliniert und ein Spieler nur zu disziplinieren ist nicht genug. Uważam, że cała drużyna wygrywa mecze i widzę, że cała drużyna gra w sposób zdyscyplinowany na boisku. Jeden szczególnie zdyscyplinowany zawodnik to nie dosyć, to nie wystarczy. Eigentlich ganze Mannschaft spielt sehr diszipliniert. Mittelfeld, Stürmer, die Darko auf seiner Seite, Makuszewski auf seiner Seite, David bemüht sich auch. Also im zentralen Mittelfeld sind wir aggressiv und diszipliniert. Ich kann keinen Spieler so rausnehmen. Jak powiedziałem, cała drużyna gra w sposób zdyscyplinowany. Napastnicy, pomocnicy, Darko, Makuszewski, Kownacki. Można by tak wymieniać dalej, ale nie potrafię jednego zawodnika wymienić, takiego, który by był szczególnie zdyscyplinowany. Aber wenn Sie einen Namen haben wollen, dann sage ich Marcin Gajos. Ale jeżeli chce Pan jakieś nazwisko, to wymienię Marcina Gajosa, który bardzo mi się podoba. Macieja Gajos. Sorry. Radosław Męczkalski, Radio Meteor. Panie trenerze, skoro już jesteśmy przy tych podsumowaniach, to chciałbym jeszcze zapytać Pana o podsumowanie stylu gry, bo wiadomo, że ten styl gry był zupełnie inny. Tutaj to, co dzisiaj zobaczyliśmy, to był pokaz dobrego futbolu w wykonaniu kolejorza. To był pokaz 100% futbolu wizji Nenada Bielicy. Also, wie würden Sie den Stil des Spiels kommentieren? Mir hat es gefallen, aber könnten Sie sagen, das war hundertprozentig Nenad Bjelica Stil in diesem Spiel? Ja, wir wissen, dass für uns zu Hause etwas schwieriger ist, unser Spiel umzusetzen. Wiemy, że w czasie spotkań rozgrywanych u siebie trudniej nam realizować to, co byśmy wszystko chcieli zrealizować w trakcie meczu. Etwas ist leichter, wenn wir früher Tor schießen wie heute oder gegen Wisla. I oczywiście trochę łatwiej jest nam wtedy, kiedy w pierwszej fazie meczu strzelimy bramkę, tak jak dzisiaj albo w meczu przeciwko Wiśle Płock. Aber Transitionen oder Transformationen beim Ballverlust oder beim Ballgewinn sind, kann ich sehr zufrieden schon sein, wie wir das umsetzen auf dem Platz. Jeżeli mogę powiedzieć o czymś, z czego jestem zadowolony, to jest to, jak realizujemy to, co trzeba zrobić, gdy na przykład tracimy piłkę i trzeba przechodzić z gry ofensywnej do defensywy. Z tego jestem zadowolony. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jest, proszę. Paweł Klama, Watch Ekstraklasa. Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, ponieważ one wyglądały no, dosyć przeciętnie w tym spotkaniu i na dobrą sprawę najlepszym wykonawcą był Matus Putnocki wybiciem z 5 metra. I z czego według trenera to wynika? Co jest do poprawy w tej kwestii? Was kann man verbessern, was die Standardsituation angeht? Eigentlich war Matus Putnocki der Beste, was Standardsituation angeht. Was könnten die Spieler verbessern? Ja, wir müssen aggressiver sein. Beim defensiven Standardsituationen müssen wir aggressiver sein, nicht zum Gegner viel Raum geben und in die Offensive müssen wir mit mehr Überzeugung Richtung Bargeln und dann werden wir auch mehrere Tore schießen. Jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry w defensywie, no to musimy grać bardziej agresywnie, natomiast jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry w ataku, zawodnicy muszą z większym przekonaniem, z większym zacięciem iść do piłki, no i wtedy, jeżeli to będą realizować, to będą rezultaty. Aber wenn wir bis Saisonende alle Spiele 3-0 gewinnen, ohne ein Tor zu schießen auf Standardsituationen, werde auch zufrieden sein. Ale jeżeli do końca sezonu będziemy wygrywać wszystkie mecze 3-0 i nie uda nam się strzelić żadnej bramki ze stałych fragmentów gry, to będę bardzo zadowolony.